Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Szybki foodhaul, właśnie wróciłam ze sklepu i będę robić też zaraz obiad. I mam tutaj składniki na ten obiad, ale nie tylko. Może zacznę od tej strony. Śmietanka, ogórek, może do mizerii, do jakiegoś dania. Czosnek mi się skończył. Tutaj mam fetę, ale taki ser właśnie do dzisiejszego obiadu, bo będę robiła lasagne. I też mam tutaj sos pomidorowy, mleko. Bo się skończyło. Wzięłam też taką kostkę margaryny, bo może jakieś ciasto upiekę. Trochę marchewek. Później mam ser żółty, też mi się skończył. Tutaj jakieś warzywa do kanapki. Wzięłam cannelloni. Tak średnio lubię ten makaron. W sensie on jest jako tako smaczny, tylko chodzi o nadziewanie. Jest trochę roboty z nim, ale nie było lasagne takiego makaronu, a nie mam, więc będę musiała się posiłkować tym cannelloni. Tutaj mam szpinak właśnie też do tej lasagne. Trochę bułek i ręczniki kuchenne. I to wszystko w sumie, więc takie malutkie zakupy. Oczywiście tyle, co zapłaciłam, to mogłoby tutaj być znacznie więcej tego jedzenia, no ale wiadomo jak jest. Nie będę się wypowiadać na ten temat. Korzystając z tego pięknego zachodu słońca, który właśnie mam przed sobą, wyszło dzisiaj słońce pierwszy raz od kilku dni i tak się, wiecie, jakoś pozytywnie zrobiło, jaśniej tutaj w pokoju. Zrobiłam sobie kawę, czekam na moją lasagne, która jest już w piekarniku. I pomyślałam, że jak mam tak chwilę, to opowiem wam o hulajnodze, którą teraz testowałam. Jest to hulajnoga, która nazywa się New, jakoś tak. Z plusów, zacznę od plusów, bo naprawdę jest ich sporo. Przede wszystkim wygląd. Bardzo mi się podoba ta hulajnoga, generalnie czarno-biała, trochę inna i taka, widać na pierwszy rzut oka, że ona już jest porządna i rzeczywiście to też czuć. Jest dosyć masywna, jest duża, jest ciężka, to jest w sumie chyba jej jedyny minus, który zauważyłam, naprawdę. Więc tutaj ciężar będzie przeważał nad tym, czy będziecie zainteresowani tym, czy nie, bo reszta naprawdę to są same plusy. I wracając do nich, no to właśnie ona jest taka stabilna, duża, więc idealnie sprawdzi się dla osób, które są wysokie, poprawnie gramatycznie, i którzy są po prostu ciężsi, tak, automatycznie, bo ona utrzymuje taki balans i stabilizację podczas jazdy, jest naprawdę pod tym względem super. I kolejne plusy to jest przyspieszenie. Porównywaliśmy ją do tej mojej, którą teraz mam, Xiaomi, którą też swoją drogą bardzo lubię. I mimo tego, że prędkość jest taka sama, czyli 20 km na godzinę, bo tyle teraz producenci dają maksymalnie, takie są przepisy, to jednak przyspieszenie w tej biało-czarnej New jest naprawdę zaskakujące. Mimo tego, że właśnie masa tutaj jest, tak, tej hulajnogi, to jednak przyspieszenie jest dosyć zaskakujące pozytywnie. To mnie właśnie zaskoczyło pozytywnie. Kolejny plus to stabilizacja podczas jazdy. Niezależnie od tego, na jakiej powierzchni będziecie jechać, czy to będzie właśnie kostka brukowa, czy gdzieś tam małe krawężniki się pojawią, to tak naprawdę ta amortyzacja jest tak dobra, że płynność jazdy jest bardzo komfortowa. To też się zaskoczyłam pozytywnie. I z takich technicznych spraw to mamy zasięg maksymalny 40 km, to jest naprawdę dużo. I no, automatycznie też nie musimy cały czas podłączać jej do ładowania, chociaż pełne ładowanie to jest około 5 godzin, więc też nie jest źle. Na przykład jeżeli codziennie byśmy jej używali, no to przez noc spokojnie nam się naładuje. Co jeszcze? Ma tarczowe hamulce. To też jest taki jakby no, dodatek dosyć ekskluzywny, że tak powiem. Nie jakieś takie zwykłe hamulce, tylko już coś porządniejszego. Ma tylne i przednie światła hamowania.
To jest naprawdę super i bezpieczne, tym bardziej teraz, jak jest już tak ciemno, szybko się robi, więc te światła są bardzo potrzebne. Przednie światło, tak zwane chyba halo, jakieś takie, wiecie, unowocześnione, jest tak mocne. Ono naprawdę ma dużą powierzchnię świecenia, ale też jest mocne, intensywne, więc też automatycznie się to przekłada na bezpieczeństwo. Także podsumowując, po testach tej hulajnogi naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jedyny minus to jest jej ciężar, ale ten ciężar przekłada się właśnie na tą stabilizację, na ten balans, na dużą powierzchnię, ten podest, na którym stawiamy sobie nogi. To też jest dosyć fajne dla osób początkujących, bo macie dużą przestrzeń, będziecie się czuć też bezpiecznie, zanim opanujecie jazdę. Naprawdę, naprawdę jest bardzo po prostu wygodna, tak bym to określiła. I mogę Wam z czystym sercem polecić, bo już trochę tych hulajnóg w życiu przetestowałam i naprawdę ta jest w czołówce. Tak, naprawdę jest w czołówce. I to nie jest tylko moje zdanie, bo nie tylko ja ją testowałam. Chciałam jeszcze doprecyzować tą masę, bo znalazłam dane techniczne i ona waży 18,4 kg, więc no nie mało, ale polecam. Shimmer on our skin.